Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon GO na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy na plaży w San Francisco pod palmą. No i dzisiaj sobie otworzymy paczkę za questy. Czyli będzie to po prostu kolejny Zapdos, zobaczymy jakie Wi-Fi nie było, jakby jakaś setka się trafiła, albo chociaż 91, 3, 6, bo wciąż moim najsilniejszym jest 89 IV. Pokażę wam też moje zdobycze z Continue, czyli Shiny Charmandery i Charizardy, które ewoluowałem, ile mi się udało zdobyć, wam pokażę. Oraz najnowsze hoły, które udało mi się wczoraj złapać, bo są to naprawdę super sztuki. Zanim oczywiście jednak zaczniemy, nazwę jednego z moich Pokémonów nikiem kogoś z komentarzy. A dzisiaj wybrałem komentarz Pies Gamer, nazwij Vaporeona moim nickiem. Tak to powinno być dokładnie napisane, coś tam jakieś są literówki. Także jeśli chcesz ty, żebym nazwał kolejnego Pokemona w kolejnym filmie twoim nickiem, to zostaw teraz łapkę w górę i subskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, jakiego Pokemona, jakim nickiem chcesz, żebym nazwał. A ja już wybieram swojego Vaporeona. Dobra, i nazywam nickiem Pies Gamer. Pies Gamer. Okej, dobra, nazwany. Także jeśli chcesz, żebym w kolejnym filmie nazwał jakiegoś Pokemona twoim nickiem, to łapeczka w górę, subskrybujesz kanał, daj znać w komentarzu, jaki Pokemon, jakim nickiem, maksymalnie 12 znaków. No i przypominam, że musicie mieć to suby i łapki w górę widoczne u siebie na kanale. A teraz już zapraszam was na materiał. Okej, a więc wchodzimy sobie w questy i odbieramy po prostu nagrody, już mam questy odebrany, 2000 Stardusta, 3 Rare Candy, 3000 Expa i zobaczmy jaki to będzie Zapdos. Czy będzie chociaż 1400? 1422! Jest to, o kurcze, jest to mega dobra IV. Ja pierniczę. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy to jest na pewno 100 IV, ale to może być koło 100 IV. Okej, słuchajcie, sprawdziłem, to jest 98 IV, ale niestety jest 14 ataku. Także troszkę szkoda, ale kurczę, 98 IV, no. Nie wiem, czy widziałem, żeby ktoś trafił lepszego. Póki co. Okej, rzucamy tutaj Pineapika. Rzut średni, trzeba będzie poprawić pewnie. Chociaż... Nie, trzeba będzie poprawić, dobra. Jeszcze raz Pineap. Ustawiamy kółeczko. Czekamy na odbicie. O! Już dawno nie rzucałem w Zapdosa. Dobra. Okej. No odbij śmiało, śmiało, odbij. Teraz. Nawet z Excellentu ucieka. Ale spokojnie, jeszcze tam trochę Pineapp i Ultra Balli. No dobra, rzucamy tak. No właśnie, chodzi na boki, ciężko jest go trafić wtedy. Raz, dwa i trzy, siedzi, dobra, super. 98 IV, 14 ataków, jeszcze to sprawdzimy, bo dokładnie to sobie czaiłem. 1427 to jest 100 IV, także no... Zobaczcie, HP i defens na 15, tak jest, więc to jest 98 IV Zapdos. Szkoda, że nie ma 15 ataku, bo teraz nie wiem, co z nim tak naprawdę zrobić. Mam 89 spowerupowany z 15 ataku, więc... No zobaczę jeszcze, może jeszcze jest jedna, jeszcze będę miał jedną szansę na Zapdosa w maju, więc może jeszcze uda się jakiegoś z 15 ataku trafić z jeszcze wyższym IV niż te 89, jakieś tam 93, 96, wtedy z 15 byłby chyba lepszy. Dobra, teraz pokażę wam jakie udało mi się złapać hoły fajne wczoraj. A więc tak, tutaj sobie wpisujemy hoł. Hołów mam ogólnie 3, 6, 9, 12, 15, 18, aż oczywiście wcześniej, kiedy były dostępne, łapałem. Więc tak, pierwszy rajd wczoraj to był 100 IV Hoł z boostem pogodą, jak widzicie, 2778 HP, atak, defense 15, Steel Wing i Solar Beam, ale to nie jest tam ważne i chyba to jest nawet dobry moveset, bo u Hoła to jest tak ciężko z tym najlepszym setem. A drugi to już był Shiny, więc mam już swojego Shiny, no po prostu Shiny Hoł jest śliczny, bardzo mi się podoba i bardzo się cieszę, że udało mi się go trafić i to tak szybko, bo już za trzecim rajdem. Po prostu ostatnio mam takie szczęście, że zresztą zobaczcie sami, trzy Zapdosy z moich questów, każdy miał powyżej 1400 CP. Pierwszy miał 89 IV, drugi miał też 89 IV i teraz trzeci 98 IV, więc naprawdę sporo mam szczęścia, jeśli chodzi o Pokémon GO ostatnio. Udało mi się też upolować Shiny Markrowa ostatnio, więc nie pokazywałem wam tego na filmiku z moimi Shiny. Okej, mamy tutaj Markrowa Shiny, jak widzicie IV, ten chyba CP też jest beznadziejny, tak samo jak CP. Pretty decent, no wiadomo, ale to ważne, że Shiny, prawda? A Markrowa ciężko miałem polować, bo polowałem na niego.
I kiedy polowałem, to nie chciał się trawić, a tak przypadkowo w sumie pierwszy marker tego dnia chyba to był kliknięty i od razu shiny. Dobra, a teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli do Charmanderów z eventu. Okej, sobie tutaj wejdziemy w recent i mamy tak. Charizard, shiny już dwa z ewolucji. 2038. IV jest takie słabiutkie raczej. Tutaj mamy 2108 już z HP na 15, to jest IV, dokładnie nie sprawdzałem jeszcze, pewnie wam napiszę, bo nie pamiętam, jako sobie nie zapisałem, może sprawdzałem, ale nie zapisałem sobie, nie pamiętam. Ogólnie złapałem 8 Shiny Charmanderów, to jest bardzo dużo, bo miałem problem na Community Day, musiałem troszeczkę czym innym się bardziej zająć. 3, 4, 5, 6, 7, 8 jak widzicie. No, także mam 2 Shiny Charizardy z Blastburnem, mam też, tutaj widzicie Shiny Charmeliona, bo zawsze wolę mieć te 3 formy. Shiny, no i mam jeszcze 5 Charmanderów Shiny, mam sporo candy w sumie, więc mógłbym nawet teraz zrobić ewolucję, więc może sobie trześniemy jakąś ewolucję tego Shiny, będziemy mieli, będę miał Charizarda jakiegoś Shiny bez Blastburna, tylko takiego troszeczkę innego, miałem nawet quest, żeby zewoluować Pokemona. Będzie trzeci Shiny Charizard. Candy mam pod dostatkiem. Pewnie będę chciał wzmocnić tego jednego Shiny Charizarda, bo naprawdę jest fajny. Ale jeszcze nie wiem, kiedy to zrobię. Candy oczywiście wystarczy, będę miał ponad 300 i tak jeszcze zapasu. Także ogólnie mam bardzo dużo szczęścia ostatnio w Pokémon GO. Nie wiem, czy widzieliście, ale na live'ie... W sumie to był ten sam dzień, bo to była noc z poprzedniego dnia na następny dzień. Kiedy udało mi się trafić 100 IV u mnie, to trafiłem też rajd wcześniej, który robiłem dla jednego z moich widzów po live'ie tam zaległy. Dla donatorów udało mi się trafić 100 IV Shiny Hoa z boostem pogodowym. Po prostu masakra. Nawet jest na fanpage'u, są screeny, jak chcecie to sobie wejdźcie, obczajcie. Tam też wrzucam czasami jakieś tam rzeczy właśnie związane z tym, co tam się u mnie dzieje w Pokémon GO, na moim koncie, czy w ogóle na streamach. No i mamy Air Slash i Overheat. Jak widzicie, moveset taki raczej średni, bądź no w sumie overheat jest spoko, prawda? Tylko trzeba będzie zmienić Air Slasha na Fire Spina, ale wiadomo, to jest IV jakieś też pewnie jakieś bardzo, bardzo słabe. No właśnie, bardzo słabiutkie, tam będzie ze 20-30% jakieś, więc nie ma sensu go w ogóle wzmacniać, ale jest trzeci Shiny Charizard, takie, że napiszcie w komentarzach, ile wam się udało złapać Shiny. Sorry, że tak późno jest ten film z moimi Shiny, ale też jakoś chciałem to nagrać jakoś tak właśnie łącznie, wszystko razem już. Łącznie z tym Zapdosem też. Nie wiem, czy mogę sobie odebrać questa. Okej, tu mam jeszcze tam jakieś łapanie Pokemonów, ale to na razie tego nie ma co robić. Dobra, zobaczmy. Niestety liczy mi już jako ten, co odebrałem dzisiaj. O, tu mamy IV do łapania z questu. Też sobie na razie zostawię. No i zobaczcie, na plaży w San Francisco. Seal się zrespił, złapmy sobie to jeszcze Seala pod palemką, prawda? Pyk. No i co, słuchajcie, jeśli chodzi o filmiki na kanale, to no, bardzo chcę nagrać taki konkretny materiał, tylko potrzebuję do jego nagrania pomocy jakiejś osoby i kurczę, niestety nikt teraz nie jest w stanie mi nawet pomóc, nawet te 30 minut, więc jeśli uda mi się ogarnąć, żeby ktoś pomógł mi nagrać ten materiał, to pewnie się ukaże na kanale jeszcze w tym tygodniu. Jeśli mi się nie uda, to pewnie w następnym, a jeśli w następnym znowu mi się nie uda nikogo ogarnąć, no to nie wiem, kiedy to się... To pewnie będę jakoś kombinował, żeby sam to nagrać, no ale mam nadzieję, że jutro już się uda. Nie, jutro czekajcie, jutro jest niemożliwe, to może pojutrze. No zobaczymy. W każdym razie to będzie pewnie taka nowa seria na kanale z Pokémon GO. Na polskim YouTubie tego jeszcze nie widziałem. Ten mój pomysł, który wymyśliłem. Co prawda były już takie filmiki na zagranicznym, ale na jakichś takich bardzo małych kanałach, nie za bardzo związanych nawet z contentem Pokémon GO. Dobra, Seal złapany. Zapraszam oczywiście na moje transmisje na żywo. Dzisiaj kolejna, pewnie koło godziny 20-21 będę tam łapał dla was hoły na rajdach. Latios Latias, jeśli ktoś chce. Regionalne Pokémony, za wyjątkiem niektórych, takich jak na przykład Tropius, których jest, po prostu się nie da bez mapki praktycznie znaleźć. Nawet latając po tym kontynencie Afryki, szukając w różnych miejscach, no niestety. Także co, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. W sumie bardzo fajny zapas, prawda? 98 IV, kurczę, nie liczyłem na to nawet. Ale szkoda tylko, że 14 ataku, a nie na przykład 14 defa czy HP. Ale no nie ma co narzekać, mogę się założyć, że
Wiele osób nawet nie ma jeszcze żadnego zapasa z tych questów z 14 ataku, prawda? A co dopiero jeszcze 98 IV. Także jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Zapraszam na streamy, tak jak mówiłem. Pewnie dzisiaj się widzimy na kolejnym. No jeśli ktoś chce, przypominam, żeby nazwał jakiegoś Pokemona waszym nickiem, to łapeczka, subskrypcja, dajcie znać w komentarzu jaki Pokemon, jakim nickiem, maksymalnie 12 znaków, no i musicie mieć suby i łapki u siebie na kanale widoczne publicznie. A teraz już żegnam się z wami, dzięki za wytrwanie do końca, do następnego razu, na razie, cześć!